Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy medialnej jest jednoznaczne. Na tym etapie, końcowym etapie prac i uzgodnień pomiędzy rządzącą koalicją a lewicą, my nie będziemy włączani, nie chcemy, nie zgadzamy się na to, żeby na ten temat rozmawiać obecnie. Możemy oczywiście rozmawiać na temat nowej ustawy medialnej. Jesteśmy za zorganizowaniem okrągłego stołu, ale pod warunkiem, że rozpoczniemy pracę od nowa, że będą reprezentowane wszystkie siły, które są obecnie w polskim parlamencie i że zachowane zostaną te elementy, te warunki, o których mówiliśmy od samego początku. A więc przede wszystkim publiczny charakter mediów. Opowiadamy się za utrzymaniem abonamentu. Uważamy, że szczególnie w dobie kryzysu twierdzenie, iż media publiczne będą finansowane z budżetu, jest zadaniem bardzo wątpliwym, a wręcz być może i niewykonalnym. 800 milionów złotych z budżetu w sytuacji, gdy rząd dokonuje cięć, gdy są kłopoty ze ściągalnością podatków, gdy wzrasta bezrobocie, to jest działanie bardzo wątpliwe, a wręcz zdaje się, że nierealne. No i także opowiadamy się za tym, aby media miały charakter publiczny, aby nie wprowadzać dekoncentracji mediów, bo dekoncentrowanie mediów może prowadzić w jakiejś konsekwencji do ich prywatyzacji, czemu się sprzeciwiamy z całą stanowczością. A więc jeszcze raz, na tym etapie prac jesteśmy zdecydowanie przeciwni rozmowom, gdyż nie będą miały one charakteru twórczego. Odnosimy takie wrażenie, że chodzi wyłącznie o to, aby firmować projekt, który już został opracowany, który został uzgodniony. Możemy rozmawiać od początku na temat ustawy medialnej w formie okrągłego stołu i zdecydowanie będziemy opowiadali się za tym, żeby media publiczne zachowały swój charakter właśnie publiczny, żeby miały niezależne źródła finansowania.